Poznamy dzisiaj naszych najbliższych ewolucyjnych krewnych – małpy człekokształtne. Małpy człekokształtne to nasi najbliżsi kuzyni. Znaczy to, że są do nas podobne bardzo pod względem genetycznym, ale również pod względem fizycznym. Wyglądają bardzo podobnie jak ludzie. Prowadzą podobny styl życia i są bardzo, bardzo inteligentne. To jest właśnie pierwsza cecha, z której znane są małpy człekokształtne. Charakteryzuje je bardzo duży mózg. Wiadomo o nich również, że tworzą bardzo skomplikowane więzi społeczne i to nie tylko więzi rodzinne. Małpy człekokształtne potrafią również nawiązywać przyjaźnie. Z tego są znane szympansy zwyczajne. Szympans zwyczajny jest przedstawiony na tej ilustracji tutaj. Nadrodzina małp człekokształtnych składa się z dwóch rodzin. Pierwsza z tych rodzin to gibonowate. Napiszemy gibonowate. Tutaj reprezentowane są przez gibona czarnego, umieszczonego przeze mnie na tym zdjęciu. Druga rodzina to człowiekowate. I to właśnie w tej rodzinie znajduje się najbliższy na całym świecie zwierzak, który jest najbliższym krewnym człowieka i to jest właśnie szympans zwyczajny. Nie ma zwierzaka, z którym jesteśmy w tej chwili żyjącego na Ziemi, z którym my ludzie bylibyśmy bliżej spokrewnieni. Narysujemy sobie tutaj człowieka. Szympans zwyczajny i człowiek mają aż 98% wspólnych genów. 98% wspólnych genów. To znaczy, że różni nas tylko 2% genów, które posiadamy. Czasami używa się również takiego sformułowania dystans genetyczny. Dystans genetyczny jest to sformułowanie, które określa pewną odległość, to jest dobra intuicja, genetyczną, to znaczy to, jak bardzo dwa organizmy, dwa gatunki różnią się między sobą. To się właśnie odnosi do tego, ile mają wspólnych genów, a ile genów je różni. W przypadku szympansa zwyczajnego i człowieka powiedzielibyśmy, że dystans genetyczny jest między tymi zwierzakami bardzo niewielki. Albo inaczej, jeżeli chcielibyśmy powiedzieć, do jakiego zwierzęcia dystans genetyczny człowieka jest najmniejszy, to byłby to właśnie szympans zwyczajny. Oprócz szympansa zwyczajnego i człowieka, ponieważ człowiek też należy do rodziny człowiekowatych i do nadrodziny małp człekokształtnych, tak więc do człowiekowatych, oprócz szympansa zwyczajnego i człowieka, należą także jeszcze dwa zwierzaki i są to goryl oraz orangutan. Na przykładzie goryla i orangutana chciałam Ci opowiedzieć o bardzo ważnej cesze małp człekokształtnych, jaką jest brak ogona. Dzięki temu, że przedstawione tutaj na ilustracjach zwierzaki były uprzejme odwrócić się do nas tyłem, bez pudła zobaczysz, że żadna z tych małp nie ma ogona. Żadna z tych małp nie ma ogona. Tutaj na rysunku, jak już powiedziałam, przedstawione są człowiekowate. Narysowałam je dla Ciebie w jednym szeregu, żebyś nie miał wątpliwości, z jakich zwierzaków składa się ta rodzina. Tak naprawdę powinnam tutaj dorysować jeszcze człowieka. Ale brak ogona, którym charakteryzują się człowiekowate, jest charakterystyczny dla wszystkich małp człekokształtnych, również dla zwierzaków z rodziny gibonowatych. Zobacz. Umieszczony tutaj gibon również nie posiada ogona. Tak więc brak ogona jest cechą charakterystyczną dla wszystkich małp człekokształtnych. Zobacz, jaka to przydatna informacja. Jeżeli będziesz na przykład kiedyś w zoo albo na safari i będziesz chciał powiedzieć, czy małpa, którą widzisz, jest bliżej czy dalej z tobą spokrewniona, to bez pudła będziesz mógł to stwierdzić, kiedy zobaczysz, jak wygląda tył jej ciała. Jeżeli nie będzie miała ogona, to możesz być pewien, że należy właśnie do małp człekokształtnych. Jeszcze jedną ważną cechą małp człekokształtnych jest to, że potrafią one stawać w spionizowanej pozycji. Jak wiesz, jedynym zwierzakiem, który porusza się ciągle na dwóch nogach, jest człowiek. Ale małpy człekokształtne, człowiekowate, ale również gibonowate, mają zdolność do tego, żeby stawać w spionizowanej pozycji i na przykład straszyć w ten sposób swojego wroga albo podbiec kawałek. Na pewno znana Ci jest taka poza goryla, który szczególnie charakterystyczny sposób straszenia swoich wrogów przedstawia właśnie stojąc na dwóch nogach i uderzając się przed nimi kończynami swojej piersi. To są właśnie najważniejsze cechy małp człekokształtnych, duży mózg, wysoka inteligencja z nim związana,
tworzenie skomplikowanych więzi społecznych, stanie na dwóch nogach, a właściwie umiejętność stanięcia w spionizowanej postawie oraz sławetny brak ogona. Narysujemy przy nim wykrzyknik. Do następnego razu.